Witam Was bardzo serdecznie w tym codziennym dzieleniu. Dzisiaj mamy piękną Ewangelię, która i stanowi dla mnie taką motywację do bycia świadkiem Chrystusa. Myślę, że dla Was również. Mateusza 5, 13 i 14 i następne wersety. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Gdybyśmy tak spojrzeli na te dzisiejsze czytanie, również na to pierwsze czytanie, to dojdziemy do takiego wniosku, że to wszystko sprowadza się do takiego wspólnego mianownika, który brzmi uczniostwo. Dlaczego? Dlatego, że w innym fragmencie Pisma Jezus mówi, gdy przemawia o świetle, o światłości, że On jest światłością świata. Jana 8:12. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. A więc jeżeli idziesz za Jezusem, to masz w sobie naturalnie to światło. Świat rozumie światłość jako taki błysk, taki PR, że jesteśmy na świeczniku, że okej, dobrze, ale jeżeli my jesteśmy na świeczniku i przez to pokazujemy innym Ojca, który jest w niebie, to jest okej. Gorzej, jeżeli ta światłość skupia się tylko na nas i odbieramy chwałę tylko dla siebie. Wtedy to nie jest po chrześcijańsku. Poza tym rozumienie światłości łączy się bardzo mocno z tą drugą stroną. Jest ten dualizm światło-ciemność. Dobro-zło. Synowie światłości, synowie ciemności. Tak nam przedstawia też światłość Nowy Testament. Tematykę światła. I uczeń Chrystusa nie może żyć w takim rozkroku, że niby chodzę w światłości, opowiadam się za Jezusem, ale ciągnie mnie też do tych uczynków ciemności. Albo jesteś gorący, ciepły, albo jesteś zimny, a nie letni, tak jak mówi Apokalipsa, bo inaczej jak w Apokalipsie czytamy, wyrzucę cię z moich ust. Do czego zmierzam i co chciałbym Wam dzisiaj zaproponować? Na swojej modlitwie osobistej, kiedy będziesz jeszcze wracał do tego fragmentu Ewangelii, poproś Jezusa, aby był dla Ciebie zawsze wzorem i zawsze był światłem. Powiedz, Panie, chcę kroczyć za Tobą jako za moją jedyną prawdziwą światłością i chcę innym ludziom pokazywać prawdę. W zakończeniu rozmowy Jezusa z Nikodemem również pojawia się temat światła. Jezus mówi, kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby okazało się, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Kto spełnia wymagania prawdy? To jest Jana 3:21. Prawda. Prawda ukazuje się w świetle. Jeżeli chcemy coś ukryć, to nigdy nie będziemy żyli w prawdzie. Poprośmy dzisiaj Ducha Świętego o to, abyśmy chodzili w światłości, abyśmy byli autentycznymi świadkami Chrystusa i żyli w prawdzie. Zapraszam Was do modlitwy do Ducha Świętego. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że Jezus jest moją, jest naszą jedyną światłością. Podprowadzaj nas zawsze do Jezusa, abyśmy od Niego czerpali światłość i przez to żyli w prawdzie, tak aby inni mogli widzieć, jak my żyjemy, przez nas chwalili, przez nasze życie Ojca, który jest w niebie i tak samo zapragnęli żyć w światłości. Proszę Cię dzisiaj, Duchu Święty, o to dla siebie i dla wszystkich, którzy oglądają ten film i którzy chcą być uczniami Chrystusa. Amen. Moi drodzy, dziękuję Wam za to dzisiejsze dzielenie słowem, za wysłuchanie tego dzielenia. W komentarzu napiszcie, co jest dla Was takim przypomnieniem. Mam być światłem świata. Może Twoje przystępowanie do sakramentów, do Eucharystii jest takim sygnałem. Aha, mam być światłem dla świata, mam wychodzić z tej Eucharystii i być światłem. A może dla Ciebie jakaś szczególna inna forma pobożności, jakaś praktyka?
nie wiem, bierzesz Pismo Święte do ręki, przypominasz sobie, to jest dla mnie list od Boga i w tym liście czytam, jaki mam być światłem dla innych. Może macie jakieś inne jeszcze inspiracje i pomysły, podzielmy się tym. A takim fragmentem do powtarzania jako akt strzelisty niech będzie fragment z Jana z 8 rozdziału, 12 wersetu. Ja jestem światłością świata. Ja jestem światłością świata. Powtarzajmy sobie dzisiaj te słowa Chrystusa. Dobrego, błogosławionego dnia przeżytego w świetle Chrystusa. Amen.